Szczęść Boże, coś Wam powiem. Trwa tydzień biblijny. Dobra okazja, żeby co nieco tego Słowa Bożego zakosztować. To może być posiłek do sytości, jakiego doświadczyli ci, co jedli chleb dany przez Jezusa. Tylko jest jeden problem. My się zapychamy jakimiś suplementami. Jemy dużo śmieciowego jedzenia. To znaczy, że nasze ciało, jak i umysł zostają zawalone. I kiedy spróbujemy czegoś wartościowego, to na początku przyjmujemy to z fascynacją. A z czasem wracamy do tego, co jest byle jakie. Jezus powiedział, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Podejście Jezusa jest przejrzyste. On po prostu mówi, że poszukujący nie byli zdolni do rozpoznania znaków. I niestety my również nie jesteśmy zdolni do rozpoznawania znaków, które Bóg nam daje. My, czyli aktualna społeczność Kościoła, w wielu kwestiach działamy z przyzwyczajenia. Wiele czynów i gestów robimy bez zastanowienia, co oznaczają i dlaczego się je stosuje. Dlatego nie ukrywam, że warto pomyśleć o reewangelizacji, czyli o ponownym głoszeniu i wyjaśnianiu Ewangelii i zasad Kościoła. Należy nam cofnąć się o ponad 50 lat i wsłuchać się w to, co mówił Sobór Watykański II. Wtedy ojcowie soborowi powiedzieli, Kościół naprawdę wie, że sam Bóg, któremu służy, odpowiada najgłębszym pragnieniom serca ludzkiego, którego pokarmy ziemskie nigdy w pełni nie nasycą. Czego więc poszukujemy? Fajnie jest być w Kościele i być świadomym swojego wyboru. Zobaczmy, że my w czasie Eucharystii dotykamy dwóch misteriów, codzienności i tajemnicy. W czasie mszy nasze życie jest takie powszednie, a jednocześnie sama celebracja przekracza nas intelektualnie, fizycznie i duchowo. Niby widzimy wszystko jak na dłoni, a jednak nie widzimy niczego. Stojąc w ławce czy przy ołtarzu, nic się nie zmienia. A jednak poprzez wiarę zmienia się wszystko. Same czytania z Pisma Świętego ukazują nam ludzi, którzy także żyli swoją codziennością. Tylko w pewnym momencie odkryli, że Bóg w jakiś sposób do nich podszedł i wskazał konkretne zadanie do wykonania. Papież Franciszek podczas jednej z modlitw Anioł Pański powiedział, Eucharystia to sam Jezus, który daje się nam całkowicie. Karmienie się Nim i mieszkanie w Nim dzięki komunii eucharystycznej, jeśli czynimy to z wiarą, przemienia nasze życie w dar dla Boga i dla braci. Karmienie się tym chlebem życia oznacza wejście w jedność z sercem Chrystusa, przyswojenie sobie Jego wyborów, Jego myśli, Jego postaw. Oznacza wejście w dynamikę miłości i stawanie się ludźmi pokoju, przebaczenia, pojednania, solidarnego dzielenia się. Są to te same rzeczy, które czynił Jezus, mówi papież. Tak więc, czy to jest nasz kierunek poszukiwania? Jeżeli nie, to dlaczego jeszcze nie zmieniliśmy priorytetów? Jeżeli jednak wszystko się zgadza, to czy już doświadczyliśmy osobistej przemiany? Warto się nią dzielić z innymi, którzy w tej drodze jeszcze błądzą. Nie szukajmy na miastach szczęścia i radości, ale poszukujmy prawdziwego daru z nieba. Tylko Pan pragnie nas karmić swoim słowem i swoim ciałem. Po prostu, byśmy nie pomarli, ale wiecznie żyli. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.